problem nawet z wymianą kilku podań. Były dwa podania, długa piłka na napastnika na uwolnienie, żeby oddali ten ciężar gry od swojej bramki. No, ciężko było tutaj cokolwiek. Wszystko było dokładnie. No, zespół nas Gorzowa bardzo wysoko podszedł, bardzo agresywnie. Zmusiło to nas do gry chaotycznej. Przez to wpadły dwie bramki. Także to był zdecydowanie najlepszy zespół, jaki tu był, jaki ja widziałem w tej rundzie. Jeszcze jeden mecz w tej rundzie. Chyba cieszycie się, że ta runda się kończy i troszeczkę będzie można odsapnąć, odpocząć od piłki. No ja już na to czekam od dawna, żeby to już przerwać wreszcie i zacząć od nowa budować zespół przez zimę, bo w tej chwili jesteśmy w takim kryzysie, że nie wiadomo, co dalej będzie, ale no, potrzebujemy przerwy przynajmniej, żeby to wszystko może udało się na wiosnę poukładać jeszcze i walczyć o utrzymanie.